Dobra. Uwaga, uwaga. Uwaga, będzie log. Ale będzie radocha, jak będzie log, nie? Kręć się, kręć wrzeciono. O nie, to niezły log, to niezły log. A tak co gadała. Co ja mówiłam na live'ie? Najgorsza legenda, najgorsza legenda. O nie. Co ja mówiłam na live'ie, że Ice Wizard jest denny? Trzeba było go więcej wyzywać. Trzeba było go było więcej wyzywać. Tego. Szkoda gadać, dokładnie, patrz co się dzieje. Justa nie ma dalej odblokowane, mimo że jest challengerem z Parkiego Loga. Ty w ogóle nie masz szczęścia do tych legend. To jest jakiś żart z tym. Ja nowe konto zakładam. No chyba trzeba nowe konto założyć i chcesz szybciej przeekspić, nie? Bo to nic nie pójdzie. Ten śmiech, no zabójczy. Siemano wszystkim, z tej strony Farel i jak zawsze jest ze mną JJ i witamy w kolejnym odcinku z No Jump Rush. Jak widzicie, mamy masę skrzynek do otwarcia, także może na początku tego odcinka zaczniemy od tego. Także JJ, przejdź do otwierania skrzynek. Dobra, zaczynamy jak zwykle od silverów. Tak jest, pierwszy z lewej. Gold. Gobliny. I arszerki. Okej, okay, arszerki mogą być. Dobra, kolejny. Gold. Tesla. Muszkieterka. Fajnie, rzadka karta. Widzisz, od razu nam się jeszcze quest robi. Mhm. Sprawdźcie w ogóle, co tu mamy. Wow, mamy jeszcze Magical Chest do otworzenia. Właśnie, miałem to powiedzieć, że Magical Chest jeszcze jest do otwarcia, ale go na koniec. Na tak, razie. Na koniec. Otwórzmy sobie Golden Chesty, śmiało. 136 golda. Knight. Arousy. Arszerki. No i mini PK. Super, dwa razy PK. Szkoda, że Hogrider nie spadł. Dobra, dalej, kolejny golden. Gold. Arousy. Spear goblinki. Oj, szkieleton. Aha, jeszcze jedna karta. Goblin hat. Aha, no okej, okay, może być. Dobra, to teraz chyba crown chest. Tak, crown chest oczywiście. Może epic teraz spadnie jakiś, fajnie by było. 345 golda. Geny, 2. Fire spirit odblokowaliśmy. Odblokowane, nowa karta, fajnie. Verbal. Zap? Wow, 38 razy, w końcu będziemy mieli zapa, fajnie. Będziemy mogli go ulepszyć. Tak jest. I szkieleton armii. Super, super, ja zadowolony jestem z szkieleton armii. Dobra, ile mam pucharków? 1347, pokaż od ilu pucharków jest wyższa arena. Mega Playhouse i tutaj od 1400. Okej, okay. Czyli niedużo nam brakuje, może to dobijemy i dopiero otworzymy Magical Chesta. Czy Magical Chest, pokaż w questach, czy on jest level... To nie będzie różnica, wiesz? Nie, arena piąta. Okej, okay, to odpalamy Magical Chesta. Dobra, uwaga. Może legenda spadnie. Gold. Arszerki. Gordon zblokowaliśmy. Super, nowa karta. Zap. Kanon. Pier gobliny. Ajajaj, szkoda. Goblin hat. Nie będzie legenda. I Giant Szkieleton będzie na drugim poziomie. Elegancko. Moja ulubiona karta. Super, super. To czyli dzisiaj będzie deck z Giant Szkieletonem? Na pewno. I z Rangem chyba. I z Rangem chyba. Dobra, to my się jeszcze tutaj skolektuj, tak? Collect, gemy, to... free i jeszcze tutaj. Oh! Collect. Aha, knajcik. Knajtów, super. A pokaż mi super Magical Chest. Ta teraz zbieramy. Super, bo te questy na tym niskim poziomie szybko nam idą. Pokaż jeszcze, jaki tu jest event, ten drugi. 10 koronek z Double Elixir event, nie mamy... czyli nie mamy nawet możliwości tego. Tak jest. Dobra, no to my ustalamy deka i za chwilkę się widzimy. Deki mamy już przygotowane. Pierwszy dek wygląda mianowicie w ten sposób, że znajdują się w nim strzałki, arszerki, knight, walkiria, fireball, muszkieterka, giant, no i lightning. Mamy 2-3 spele, jednego tanka, takiego większego. No i jeszcze dodatkowo dwie karty, które mają bardzo dużo HP. Deck kosztuje nas 4-0 eliksiru. Więc jest trochę ciężki. Tak jest, dokładnie. A drugim deckiem, którym dzisiaj zagramy jest... Giant Skeleton, Minion Horda, Tombstone Zap, Range Prince, Knight i strzałki. Dokładnie, to może na początku tym deckiem zagramy. Mhm. JJ pierwsza, battle i jedziemy.
Ło, co to jakiś Arab? Co my tutaj mamy? Chyba Tombstone'em na środek. Tombstone spoko, z lewej będziemy szli, nie? Wiadomo, Giant Skeleton typowo taka karta defensywna, jak coś na nas idzie, większa ekipa. On sobie fajnie ginie i wybucha. No. Jestem ciekawa, co teraz dorzuci. Knight. Można, bo i tak eliksir stał. I minion hordy chyba na to, co? Przykleimy. Ups. Dobra, co to tam minion? Nie będę tracić tych strzałek, bo i tak zgasili ten minion. Dobra. Zapa na łyczkę, dobrze. Dobra, Giant Skeleton doszedł, także super. Powierzy, mi się wydaje. Jeszcze Knight pushuje. Boom! Łyczka zgasi. Super. Easy. Easy, dobra. Dalej spokojnie, Tombstone. Czyli od nowa Tombstone na środeczek. Tak jest. Gdzie kut pusty? No, lewa strona niech atakują te szkieletonki sobie małe. Bum, bum, bum. No proszę. Ja to oczywiście. Tam i strzałki. Ten Giant Skeleton powinien przeżyć jeszcze. Przeżyje, bo jeszcze wieża puszuje nam Prince'a. Kurczę, nie mamy nic. Tylko miniony. Dobrze, że poleciał na Tombstone'a. Teraz szybko. Czy nie wiadomo, tak, czy... kładź miniony na to. Od razu już. Dobrze. Ja nie doleci. Nie doleci. Okej, okay, super wyszło. Nie wiem, czy Ranger. A dawaj Ranger. A co, może strzałek nie ma? To będzie push od razu wieży. No i pięknie nam to wyszło. Bracie. Nie ma strzałek. Bracie, bez strzałek się przyszykowałeś tak na mecz? To średnio bardzo. Dalej Tombstone, bo mam balona. Od nowa i ciągle to samo robimy. Tak, jeszcze mamy Prince'a, nie użyliśmy go jeszcze ani razu. Czekamy, nie? Na eliksir, zaraz double. Zap, tak. Up i Skeleton, okej, okay, dobrze wyszło. Może zrobimy teraz taką kontrę. Prince i minion horda. Poczekaj jeszcze, z lewej, omiń tą łyczkę dokładnie, cyk. Dobra, minion horda range. A wieża nawet jakby nam padła, to i tak jesteśmy do przodu, nie? Dobra, range. A jeszcze Knighta dorzucę. No, albo zapa na to jeszcze. To. A Giant sobie też doszedł? Szkieletą. Giant też, tak. A pięknie. Pięknie? To już mamy po wieży. Pękło. Także spoko. Nalajcie. Teraz ty. Teraz ja. Play drops card 9 na 80, okej. Okay. Robimy jeszcze opening tutaj skrzyneczek. Gold, Minion Horda, Barbariansy. Co my tutaj mamy? O, skolektować trzy karty. Muszkieterki. Fajnie. Spoko. Crown Chest, o. Też otworzymy już przy okazji. Gold. Dwa gemy. O. Arusy. Tesla. I Minion Horda. Spoko. 22. I Epika dawajcie. Aj, rzadka karta, szkoda. Ale Valkyria też. No spoko, spoko. Okej, okay, co tu? Odblokujemy sobie już jedną skrzyneczkę, niech sobie idzie. No i co, gramy jeszcze jedną walkę chyba tym deckiem. No teraz ty spróbuj. Dobra. Zagrać, zobaczymy jak ci pójdzie. No to rura! Wow, zobacz, kinik! Jaki nick! Lowusiam. Odjechany. Kiskam. Kiski uściski, dobra. Ja zrobię może... Musisz tak wyjść, bo nie masz wyjścia. Prince Minion Horda? Zobaczymy, czy to wejdzie. Dragon! No! Dobra, ej, no, dojdzie Prince? Prawie, dobra. Teraz Knight na Knight, i to się już tu nam wyklaruje. Wyczuł nas, kurde. Cwaniaczek. Ale przytyrał, spoko gościu jakiś. Mamy na szóstym Knighta. No to jesteśmy ociupeńkę lepsi. Dobra, damy... Szybko Tombstone'a, jeszcze Skeletonek wyskoczy i Prince nie zaatakuje na pełnej... Tego, nie? Nie zdąży się rozpędzić. Nie zdąży się rozpędzić, dokładnie. Dawaj, Skeleton! Dobrze. Kurde, haczy. Haczwik. Valkyria. Valkyria haczy. Ale Tombstone przeżył dalej. Dobra. Well played. Wariacie, teraz jakbym dał Minion Horda, ma Dragon. Nie, nie. Kurczę, nie. Mogłem go zrange'ować. Nie! Nie! Myślałam, że rzucisz tego range'a niepotrzebnie, on już nie miał życia. Zrobimy patch. Prince, on rzuci teraz Skeleton Army. Paki jest trolling. Tyn, 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 tyn. Lećcie! Aaa! Na środek rzucił! Za szybko. Kurde! Ale zobacz, tak jak mówiłem, rzuca się Skeleton Army na środek, bo wtedy takie jest... A sam się nie stosujesz do własnych wskazówek. No ale tak myślałem, że on tego nie będzie wiedział.
Rozumiesz? Dobra, Mahoga. Bo tu za mocno świruje pawiana. Trzeba zagrać normalnie, dobra. Jak coś krzyczy. Nie! Nie! Jak Gośka. Gocha. Nie! Nie! Za przeróbką z żabą. Tutaj mocno. Sobie zawsze stawiaj połowie, że o, tutaj szkielet. No dobra, jak mówisz tak, to sobie postawię. Pani od szkieletonów mistrzuni. Knight. Knight! Nie! Dobra. Myślałam, że już poleci na tą wieżę. Okej. Okay. Elixir. Widzę, widzę. Teraz tą szkieleton... Jak on to zrobił? Że tą szkieleton armię mi tak minął. Dawaj. Dawaj. Broni się dobrze. No dobrze się broni. Skubany. Teraz muszę wyjść już Knightem i Prince'em, bo rzuci mi tu 100% Hoga. To niech się już tutaj rozpędza. Giant szkieleton jeszcze przed to, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dawaj Range'a, Zappa. Okej. Okay. Tombstone kolejny, obronijmy tą wieżę. Gdzie z tym Hograjdonem? Gdzie? Dobra, klęknął. Kurde, najgorsze jest to, że da Dragona. Niepotrzebnie to Minion Horde dałem. Bo Dragon nie doszedł do bomby. Dobra, ale zgasili tego i tak. Dobrze. Dragona. Patrz, klaruje się to wszystko ładnie. Skarmi! Push! Push! Dawaj! Price! Git! Woo! Ataku, jeszcze strzałki na to. Teraz poleci Hog Rider z jego strony pewnie. No, już. Po nas. Nie, wygramy. Range! Szybko! Zap! Zap! Dobra. Musisz się obronić, doleci ten Price. Kurde. Cwaniaczek. Za 5 groszy. No ale chociaż trochę questów biliśmy. Nie no, funny. Funny play. Jeszcze raz, nie? Ja jeszcze raz muszę tą zagrać tym deckiem. Jak to wygram, nie? Dobra, tylko się skup. Ja to wygram. Agus. Ragnarok. Ragnarok, dobra. Bez żartów teraz, bo to są... Nie no... Gianta tam. Za... Poczekaj. Gianta. Poczekaj, no nie mamy żadnej karty latającej. Nie możemy tak robić justa. Pa, Knighta pcha pięknie. Dojdzie. Boom, skarmi. Bzyt. Jeszcze raz, jeszcze raz. Alright, teraz Giant. O, teraz justa to ma sens. Taki gameplay, te szkielety nas obijają za mocno. Dawał jakąś radę. Nie wiem, czy ma drog... Myślałam, że wyrzuciłeś tam te miniony. Nie. A mogłeś rzucić miniony na tego balona. Zrobimy inaczej. Czałki. Nie doleci. Dobrze. Okej, okay, wieża nam pękła. Knight, niech te barbarzyńców sobie popuszuje troszeczkę, odciągnie od naszej wieży. Jest okej. Okay. 1-0. Ktoś nas ogląda. Ktoś nas ogląda, pozdrawiamy wariata. I co? Dragon jest... Trzeba będzie go jakoś odciągnąć z tego dragona. Muszę Prince'a rzucić. I on teraz odda szkieleton armii. O nie, to spieprzył sobie sytuację moim zdaniem, bo patrz. Dragon zginął, szkieleton armii, raczej szkieleton armii. Minion Horda, aha, dostała strzałkami, no dobra, tu teraz będzie skarmi. Dobra, nawet nie rzucam zapa. Za mało miał życia, wiesz? No. Za mało życia miał ten Prince. Dobra, to się też tu wyklaruje. Nie dojdę, szkieleton. Ale się obronimy z lewej, bo mamy mniej HP na wieży. I co, Giantem zawierzam? Z lewej? Tak. Wow. Zap! Prince'a, no. Nie wiem, no Prince niech pcha, nie? Coś tam, niech go pchnie trochę, gościa. Strzałki, okej. Okay. Range'a. Minion Horda na to jeszcze, nie wiem co z tego wyjdzie. Wybuchną. Zap! Jest. Wow. Miał strzałki. Miał strzałki, no. Ładnie nam zgasił tą hordę, tak by było lightowo, nie? Pyknięte. Prince niech się rozpędza już na Gianta. Jak w niego wjedzie, to nie będzie co zbierać. Knighta damy do odciągnięcia Dragon. Dobra.
Ale teraz nie mam znowu nic latającego. On zaraz pewnie puści balona. A niech puszcza nawet bąka, jak chce, nie? I to wiesz. Strzałki. Strzałki? No spokój, już jest 6. Tak mamy, easy win. Zap. No i dobra. Good game. Dobra. Czyli deck się spisał, nie jest najgorszy, taki wam powiem, spoko. Ten Giant ratuje ten deck dużo. Bo stypowo pod Gianta w sumie. No tak, bo ja takim deckiem grałam kiedyś. Okej. Okay. No dobra, teraz co? Teraz następny deck. Teraz następny deck. Tutaj z Lightningiem. Z Lightningiem i Giantem, czyli Giant Tank, zanim rzucamy sobie Archerki, Muszkieterkę. No jak leci jakiś Skeleton Army, no to wiadomo, strzałki. Valkyria też jest dobra na 4 barbarzyńce. Na 4 barbarzyńców. O, może tak? Mhm. No i ewentualnie z drugiej strony jakaś kontra zawsze może pójść Knight z Archerkami. Dobra. No dobra, no to Justa pierwsza, battle i lecimy. Zobaczymy, kogo nam wylosuje. Thierry Gamer. Thierry Gamer. Nie wiem. Thierry Gamer. Dragon. Giantem, nie? Tak, tak, akurat dojdzie. No, puszcza już go, żeby zdążył dojść. Fireball na to szybko. Od razu. Dobrze. Bum, pięknie. Idealnie. Mam nadzieję, że Dragon nie walnie w nasze Archerki. Nie, udało się. Wow. Już myślałem, że będzie push. Okej, okay. Strzałkami to broń na razie. Zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, oddaj strzałki. Chyba, że będzie miał jeszcze Skeleton Army. Aha, myślałam, że on nam to na wieżę rzuca. Tak, ale patrz, dobra, jedna przeżyła. Dobra, muszkieterkę mogłabyś dorzucić szybko. I mi się wydaje, że to siądzie. Jeszcze on już trochę sobie eliksiru chyba. Dobra, dobra, ale Valkyrie oddał. Także spalił ten eliksir, dokładnie 4 chyba kropelki. Już jej nie broni, nie? Nie, 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 to się wyklaruje wszystko. Dobra. No czekamy. Mi się wydaje, że zaraz poleci Goblin Baryłka. Mamy coś na to? Valkyrie, nie? Mhm. Giant, standardowo. Okej. Okay. Mhm. Dragon, Fireball. Albo nie, trzymaj Lightninga, bo jeszcze Wizarda da. Podać teraz? Dobra, daj, zobaczymy. Czy uderzy Dragona w Dobrze, dobrze wyszło. Archerki. Zdążą jeszcze. Następnym razem bardziej na ścieżkę trochę. Albo dobrze. O, dobrze rzucił tą. Jednak dobrze wyszło. Jeszcze mamy Lightninga i Fireballa, nie? Tak, strzałki teraz mamy. Strzałki i Fireballa. Dobra, nic, czekamy, nie? Pomalutku. Zaraz pewnie Wizarda gdzieś tu rzuci. Tak, ale mamy Fireball na Wizarda. Wyjdź może z Knightem sobie, za King Towerem. Tak, o niech idzie. Spokojnie. Przecież, bo zaraz. No, znowu Dragon idzie z jego strony. Muszkieterkę jeszcze trochę za szybko, bo ona go dogoni, tego Knighta. Dobra, coś takiego daj. Okej, okay, może być. Teraz kwestia jest taka. Możesz dać strzałki, zahaczyć w tower, dobrze. Patrz, prawie by było jeszcze ten. Push Goblin Baryłkę. Dobra, mamy Fireballa. Ile Fireball ma ataku? Kliknij na niego. 173, dobra, uderz wielu. Oj, tak, mamy eliksir prawie full. Super. Knight. Muszkieterka z prawej. O, dobrze. Na dwa fronty, wiesz, o co chodzi. Ogień krzyżowy. Tam Lightningiem? Tak, Lightning szybciutko w tower i... Wizarda? Pięknie, we wszystko, idealnie. Idealny push. Spisuje się deck. Mhm. Tą Goblin Baryłką, gdyby nas atakował nasz tower, to by bardziej to było efektywne. O, Hoga ma. No, ale to nasz Knight. Nic nie mówił. Nic nie mówił. Wariat. Nic nie mówił, że ma. Valkyria? Ja bym nie dawał Valkyrii, bo on tutaj nie miał Skeleton Army. Wolałbym dać muszkieterkę. Ale dobra, miał Goblin Baryłkę. Obroniła ta Valkyria. GG. Fajnie wyszło? Fajnie teraz to wyszło. Teraz twoja kolej, zobaczymy jak tobie pójdzie. No. Patrz, zaraz kolejny questik, super. Ja zobaczę... Tego questa wykonamy. Aha, i nie będziemy mieli następnego, ponieważ... No kurde... Już tutaj jest next quest za 9 godzin. Wyczerpały się. No, ale fajnie, że zbieramy na super magical chest, bo będzie... Jestem ciekawa, co z niego wpadnie. Fajne, na pewno jakaś legenda, nie? Zanim my go uzbieramy, to pewnie już będziemy na Builder Workshop. I tutaj będzie mógł nam spaść log Sparky. A pewnie wypadnie Sparky albo Miner. A tam z Minerem jeszcze bym nie narzekał, bo byśmy dali radę. A, card request możemy dać. Może Gianta co? I go podciągniemy sobie od razu. No, i będzie akurat na czwartym. Kark strzelił. Co to piszą? Paral, nagrywasz teraz? Tak. Pozdrawiamy Heheszka. Tak, nagrywam. Okej, okay, dawajcie kartę mordy. Na szybko. Ifeniris. Ifeni...
Fenriri. Fenriri 1337. Fenriri 1337. Dobra, graj. No bym sobie go podciągnął od razu tutaj. Aha, no to wejdź na mój, na moje konto i ode mnie daj sobie. Dobra, poszło, poszło, stop. Poszło. Heheszek. Dzięki, heheszek. 400 upgrade i mamy Gianta na poziomie 4. Damage'a plus 14 i HP plus 228. Dużo, nie? No, dużo, dużo. Także opłacało się to podnieść kartę. Dobra, battle. ID. ID i chińskie ID. Good luck, thanks. No my tu mamy? 6 poziom, on też 6. Oj, Valkyria. Valkyria, tak neutralnie z prawej. Niech sobie idzie ma łyczkę. Nie wiem, czy fireballem od razu nie uderzyć. Uderzamy. Złapię to wszystko. Bum! Dobrze, udało się. Valkyria to nam czyści. Arszerki. Poczekaj, poczekaj. Kibicują nam. Mhm. Najcik na tego Prince'a. Teraz arszerki. Dobrze, pakę ładnie zrobiliśmy sobie defensywę piękną. I szkielet. Dobra, to nawet, wiesz co, nam się wyklaruje i może się uda. Patrz, dały radę wszystkie trzy. Tam wyjdę za... Nie! Jedna... Kurde, myślałem, że z Valkyrią jeszcze zdążę przed to wyjść, wiesz co chodzi? Jedna arszerka zginęła. O, strzałki od razu. No. Na szczęście mamy w naszym deku trzy spele, Fireball, Lightning oraz strzałki. Tak. Już ma legendę. Legenda. Teraz by nam bardzo duży push zadał i damage, jeżeli by rzucił Hog Ridera, bo byłoby ciężko. Tak. No bo on mrozi, nie? Tak, a ta by atakowała Hog Ridera, a Hog Rider wcale mało życia nie ma. 6 poziom legenda, no to ładnie sobie przykoksił już. Też moją pierwszą legendą był Ice Wizard. A moją Graveyard. Moją Graveyard. Powiem ci, że na tych małych poziomach Graveyard był spoko. I co, rzucamy znowu Fireballem? Tak. Chyba tak, nie? W tą łyczkę. Jestem ciekawa, czy jeszcze jakąś kartą to. Ja się boję, że wyjdzie minion hordą teraz, ale mam strzałki na to i jeszcze bym tylko chwycił... Trzymaj te strzałki. Tower? Nie, Prince'em się... Ale muszę rzucić tak strzałki, żeby tą łyczkę spuszować. Dobrze, dobrze wyszło. Dobrze, ale nie dojdzie i tak, że... I wszystko dostało, i Prince, i kurde... Tower, i łyczka. Okej, okay. Good. Gościu coś nam tam zaatakował lekko w sumie. O kurde, o kurde, o kurde. Fireball. Czekaj. Dostał Dragon. Dobrze. Myślałem, że już nie dostanie, nie? Przez chwilę. Że to będzie... Chociaż troszeczkę by się poruszył. Teraz już... może Giant. Tak, Giant. Aj, nie trafiłem na... równo na ścieżkę. Ale dobra, udało się, że ta jeszcze poszła z tyłu. Mamy tego... nie, muszkieterka. Myślałem, że Lightning, ale muszkieterka, jeszcze arszerki. Arszerki są przed muszkieterką i w razie czego to Prince by w nie uderzył. Nie. Pa, co się dzieje teraz. Good game, mordo. To jest bardzo dobry deck. Mega. Strzałki od razu tutaj rzucić. Minion horda, nawet jak idzie nam ze Skeleton Army. Wszystko... Nawet ta legenda mu nie pomogła. No. Ona nawet nie pasuje. Nie zawsze legenda pasuje do deka. To jest najważniejsze. Patrzcie, tu bez... Ale na pewno się cieszę, że ma pierwszą legendę i chce nią grać. No na pewno, nie? Ale no niech sobie ustawi deka pod legendę. Dobra, ładnie to nam wyszło. Prawie dokończyliśmy questa. Dobra, teraz co? Justa, tak? Czy ty już grałaś tym deckiem? Tak. Grałam. Grałaś, aha. Dobra, mordy, to mi się wydaje, że to by było na tyle, bo jest 15 minut odcinka plus te openingi, na początku około 20 minut będzie odcinek. Także pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, jeżeli wam się podobało. Subskrybujcie kanał. Tak, a my widzimy się z wami w kolejnym odcinku z No Gems Rush. W tym momencie, mordo, masz czas, żeby zostawić łapeczkę. 200 łapeczek i kolejny odcineczek. Także pozdrawiamy was serdecznie. Trzymajcie się, cześć. Siemano.